W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, kiedy autor spróbuje snuć refleksję nad postawami, nad życiem chrześcijan, od 7 wiersza jest taka myśl. Pamiętajcie o tych, co wam przewodzili, którzy głosili wam Słowo Boże. Rozważając kres ich pielgrzymki, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i aż na wieki. Nie dajcie się zwieść różnym obcym naukom. Niedziela 11 maja jest niedzielą dobrego pasterza i niedzielą, która rozpoczyna 51. Światowy Tydzień Modlitwy Powołania. Jakie są opinie na temat kapłaństwa, księży, to wy dobrze wiecie. Ilość ciągle opowiadanych negatywnych sytuacji jest aż przerażająco mnoga. Ale ja chciałem dzisiaj o czymś innym. Tyle wieków wiary, tyle wieków głoszonego słowa. Tylu ludzi, którzy spotkali Jezusa dzięki słowom, sakramentom. Tyle zadań. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Ktoś dzisiaj musi głosić Ewangelię. Ktoś musi dzisiaj sprawować sakramenty. Karmić Jezusem, bo On tak chce. Kościół to ogrom świeckich. Pośród nich muszą być ludzie święceń. Chciałem dzisiaj tylko krótko poprosić o jedną krótką modlitwę. O powołania święte. O głosicieli, którzy będą mówili o Jezusie, którego znają. To jest modlitwa za Kościół Jezusa, nie organizację. Za wspólnotę ludzi, która potrzebuje głosicieli Ewangelii. I o tę modlitwę proszę.